Na początku chciałbym zapewnić was wszystkich, że nie spodziewajcie się na tym filmiku żadnego ubliżania, wyzwisk, jakichś jazd, prób odwetowych, czegokolwiek, bo po pierwsze nie jestem gangsterem, nie będę się nikim zasłaniał i nie będę też nikogo prosił o żadne wsparcie. Takie wsparcie nie jest potrzebne, bo nie zrobiłem nic, co byłoby krzywdzące dla kogokolwiek i czego bym miał się wstydzić. Po drugie, chciałbym, żebyście skupili się na treści tego, co mówię, a nie na kurwach, kutasach, frajerach i tym podobnym. Na pewno nie jest to jakiś strach, tak jak mi tutaj zarzucają. Przede wszystkim, proszę państwa, my się wychowywaliśmy w czasach komuny. Z tatą, który walczył z systemem, nie pozwoliłbym, żeby tata dzisiaj się przewracał w grobie i tak naprawdę jedyne, co mnie w tej chwili przeraża, to to, że mógłbym stąd odejść z przybitą łatką kapusia po prostu. I to jest jedyne, czego się boję, więc brak tej odpowiedzi i tak długi czas nie wynika z żadnego strachu. Po drugie jest koronawirus. Niedawno otworzyliśmy markę, jest to młoda, raczkująca marka. Wszystko stoi w miejscu. Wam wszystkim również padają biznesy, więc my musieliśmy się zająć tym, żeby to ratować, żeby ratować stanowiska pracy. I po trzecie, bo czekałem, aż naprawdę dowie się cała Polska, żeby już wszyscy się tam naprawdę nad tym wypocili, wypałowali, nakrzyczeli i żebym nie musiał codziennie po prostu wrzucać nowego filmiku, bo nie ma to sensu. Chcemy to zrobić raz i porządnie. Nie Borodo na pewno. Jest to po prostu sprawa bieżąca w toku. Są tam zatrzymani i osadzeni niewinni ludzie, pomówieni przez tego kapiszona tak samo jak ja. I wyświetlanie tego na pewno w niczym nie pomoże. Ale Youngman, to są wasi koledzy i to wy wiecie, co jest dla nich najlepsze. Tylko naprawdę zastanawiajcie się nad tymi ruchami. Poza tym nie udostępniłem dlatego, że i tak wy to właśnie zrobiliście. Szkoda, że wybiórczo, jeszcze w wersji, która jest średnio do rozczytania, a wiem, że macie dostęp do pełnych tych papierów, więc to nie wygląda ładnie z waszej strony. Jeszcze największym chyba żartem jest oznaczenie świadka koronnego w tym wszystkim jako osobę, którą ja niby pomawiam. Naprawdę? Da się pomówić świadka koronnego? Youngman, słyszę, że tam jakieś wypowiedzi twoje, że to działo za działo. Stary, już 2 tygodnie przed tym wszystkim wrzuciłeś filmik, na który nie odpowiedziałem, ale nazywasz mnie w nim frajerem i tchórzem, że wydygałem więzienia i się poukładałem z prokuraturą. Weź kurwa jeszcze raz te papiery do ręki z napisem zarzuty, przeczytaj tam te zarzuty i kurwa zczaj, że z tego wszystkiego nie grozi żadna odsiadka. Więc kurwa na pewno nie miałem się czego bać. Ale co kurwa jest gorsze, co następuje później? Chwilę później wypuszczasz markę odzieżową Jebać Kapusi. No jeżeli to jest wasz pomysł na kampanię reklamową, to kurwa to jest bardzo nieładnie, panowie. Jeszcze jedno słowo ode mnie. Nigdy w życiu na moim profilu nie pojawiły się żadne afery, ani koperkowe, ani grubsze, bo nie jestem typem aferowicza. Osobą cię wiedziałem już od ponad pół roku, gdzie widzieliśmy, jak się zachował i jakby dostał instrukcję, jak może kurwa z tego wszystkiego wyjść. Wyszło jak zwykle. Ja moje działo wytoczyłem dopiero wtedy, kiedy została zaatakowana moja osoba i moje dobre imię, bo sobie kurwa na to nie pozwolę, żeby ktoś mnie w taki sposób obrażał. I tyle. Stało się. Nie zbudowałem sobie na jego kurwa żadnej krzywdzie, bo to nie jest krzywda. Krzywdę to on zrobił ludziom, którzy są do tej sprawy, którzy siedzą, którzy są pod tą sygnaturą akt. Ja pierdolę. No nie wierzę. Dobra, chciałbym powiedzieć wszystkim, że nikt nie nakłaniał mnie do składania fałszywych zeznań, a wszystko, co tam powiedziałem, jest kurwa prawdą. Generalnie nie mam haseł do swoich kont, dlatego że ustaliliśmy w sztabie u nas, że ludzie skupiają się na błędach ortograficznych zamiast na treści naszych postów, więc w tej chwili odbywa się to tak, że kurwa robię sobie selfiaka, piszę co chcę, żeby tam było, ktoś to redaguje i wrzuca. Dlatego też nie wiem o tym wszystkim, wiem dopiero jak mi mój człowiek da znać, że coś się dzieje. No i pewnego dnia właśnie dowiaduję się o twoim filmiku, gdzie
tłumaczę swojemu człowiekowi, że niedawno rozmawiałem z tobą i padły tam słowa z cyklu: morda, zrozum, ja też jestem pod presją, jest ciśnienie, ale ja chcę ci pomóc. Kurwa, to jest pomoc, stary? Za takiego kumpla to ja, kurwa, wolę 10 wrogów, bo przynajmniej tam są wszyscy określeni, kto jest kurwa kim. Na koniec grudnia widzimy się na gali FFF. Nie witamy się tam serdecznie, raczej takie wzroki, mijamy się wzrokiem po macoszemu. Ja jestem tam tylko z kobietą, jednym kolegą. Ty tam jesteś z całą ekipą. A mimo to i mimo tej dziwnej atmosfery, to ja, ten kurwa tchórz, przychodzę do ciebie się przywitać. Podajesz mi rękę. Rozmawiamy o sprawie, że trzeba to ogarnąć. Rozstajemy się w zgodzie. I nagle kilka chwil później przychodzą moi fani i mówią mi, że stoją, stali za wami w kolejce po drinka, a wy generalnie jechaliście po mnie jak po frajerze, omawiając szczegóły tej sprawy, kurwa. No dobrze, że tam, kurwa, nikt inny nie stał, tylko fani. Załatwienie tej sprawy, tak jak miała być załatwiona, zgodnie z twoją radą, żeby załatwić to z prawnikiem, nie zajęło, kurwa, godziny ani jednego dnia. Nie jest to, kurwa, fast food, że sobie wchodzisz, zamawiasz i dostajesz. Nie wysyłam prawnika i za 3 godziny mam dla ciebie papiery do wglądu, stary. Tak to, kurwa, nie działa, niestety. Szczęśliwy finał tego całego gówna następuje. Przyjeżdżam do Warszawy, ogarniam to, mam papiery, dzwonię do was i napotykam na brak czasu. Teraz to ja już się, kurwa, zastanawiam, czy to nie jest po prostu brak chęci dla marketingu, stary, bo zobacz, jak to wygląda. Dzwonione, pierdolone, kurwa, no sprawa życia i śmierci dla ciebie. Ale, kurwa, nagle jak to już, kurwa, ma finał, jak ja jestem, brak czasu, kurwa. Nie wygląda to dobrze, stary, wygląda to normalnie jak przemyślany marketing. Dzwonisz do mnie, zarzucasz mi, że wrzucam jakieś papiery na ciebie. Pierdolisz, że właściwie to jesteś pewien i masz dowody, że, kurwa, zrobiła to moja dupa. Ja robię w domu rozpierdol w swoim prywatnym życiu, po czym znowu dowiaduję się, że wpierdalasz jakiś filmik, w którym jedziesz. Za chwilę znowu do mnie dzwonisz, a to już nie wiem, chyba po to, żeby mnie wystraszyć, kurwa, bo nie rozumiem, że mówisz, że stary, tam jest, kurwa, tak gruba afera wokół tego, że sama prokuratura się tym zainteresowała, że nawet nie musiałeś tego zgłaszać. Ustalamy we dwójkę, że w sumie to, kurwa, bardzo dobrze, bo oni mają i sprzęt, i takich fachowców, że chwilę do tego dojdą i będziemy mieli wyjaśnione. Ale wiesz co, kurwa, stary, zastanawiam się teraz, do dzisiaj mi, kurwa, nie wysłałeś tych materiałów. Do dzisiaj ja tego nie widziałem. Kurwa, nie wiem, czy po prostu nie wykręcasz mi kolejnej afery, kurwa, stary. Chcesz mnie wrzucić na widełki, bo widzisz, że, kurwa, tutaj nie wyszło, bo nie jestem frajerem, bo faktycznie nikogo nie sprzedałem. To chcesz mi, kurwa, wykręcić nowy numer, kurwa? Facet, kurwa, nieładnie w chuj. Generalnie to dobrze się stało, kurwa, bo w jeden tydzień dowiedziałem się, kto jest, kurwa, prawdziwym moim przyjacielem, a kto tylko chciał ogrzać pizdę w światełku. Tak, zrobiło mi się przykro, jak widziałem, jak moi koledzy, kurwa, z którymi nagrywałem piosenki z rap branży, powielają te twoje filmiki i dokładają swoją cegiełkę do robienia ze mnie kapusia. Kurwa, nie wiem, no, widocznie jesteś jakimś mega wyznacznikiem teraz nowych trendów ulicznych, kurwa, i twoje słowa są święte, kurwa, jakiś mesjasz rapowy powstał, że ci tak wszyscy uwierzyli, bo jestem pewien, że, kurwa, ani nie widzieli papierów, a większość z nich to nawet nie wiedziała, co to za sprawa i o co chodzi, kurwa. Jak było trzeba wrzucić nowy teledysk na milionowy fanpage, albo żebym dograł zwroteczkę, to żeście, kurwa, wiedzieli, ile razy w tygodniu do mnie zadzwonić i znaliście numer. Ale żeby, kurwa, zadzwonić do mnie i powiedzieć: ty, kurwa, morda, ja żądam wyjaśnień, albo żeby, chuj z tymi wyjaśnieniami, zadzwonić, kurwa, i osobiście mnie przez ten telefon opluć, to wam, kurwa, z tej już serdeczności dla mnie nie starczyło. Nie powiem, stały się też jeszcze inne dobre rzeczy, bo dowiedziałem się, kto jest moim prawdziwym przyjacielem i okazało się, że są ludzie, którzy nie widzieli tych papierów, a i tak stali za mną po prostu murem. I właściwie to bym miał wyjebanego, kurwa, kutasa na ciebie i na te twoje pierdolenie, ale jest jeszcze kilku ludzi, którzy za mnie poręczyło i tylko dla nich tego nie odpuszczam.
pomimo tego, co zaręcza Youngman, że to już koniec, to ja wiem, że to nie będzie miało szybkiego finału. Właśnie niedawno straszono mnie tym, że do całej akcyjki jeszcze ma się przyłączyć moja ex-konkubina, matka mojego dziecka. Więc popierzemy trochę brudów, będzie jeszcze więcej akcji, więcej efektów, także szykujcie w kolej popcorn i miłego oglądania. Każdego, kto to oglądał i zrozumiał przekaz tego filmu, proszę tylko o jedno, nie wypisujcie już kurwa nic na tych stronach Youngmana, nie obrażajcie nikogo, naprawdę wróćcie kurwa do siebie, zajmijcie się swoim życiem. Z góry dziękuję. ESA! Jeszcze muszę tutaj przeczytać oświadczenie, które dostałem od menadżera. Zapewniam wszystkich, że wszystkie treści moich piosenek oraz role, które odgrywam w filmach, są tylko i wyłącznie kreacją artystyczną i tak też zeznam przed każdym sądem. Dziękuję Państwu.